prezentację razem z Krzysztofem, z panią Zizą, myślałam bardziej o wystawie Jogą, Stronie i One Science, ale wydaje mi się, że to miejsce jest bardzo specjalne, dlatego że tu kiedyś kwitła kultura żydowska i tu mieszkali Żydzi. A tak się akurat złożyło, że osobiście na przykład za państwem wisi zdjęcie Gołdy Babki, Gołdy Matki. Ta mała dziewczynka to jest pani Tencel, matka Gołdy. A tutaj są moje rodzice. Akurat tak właśnie Krzysio odpuszczarkowo. Moje rodzice, moja mama uratowana przez Polaków. Tam, gdzie się urodziła, została przechowana i obok niej pani Maria Chorążkiewicz, która była wtedy 16-letnią dziewczyną i która teraz uzyskała tytuł Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Więc dla nas jest to bardzo osobista wystawa i wiele lat już to robimy w różnych miejscach, ale to jest bardzo specjalne miejsce. Pozwolę sobie teraz przeczytać. To, co Bogda napisała, aby powiedzieć Państwu, co ją motywowało i co ta wystawa dla niej znaczy. Czy jakimś celem ma teraz problem? Chciałabym powitać wszystkich Państwa. Normalnie Bogda mówi w języku jidysz, ale dzisiaj przetłumaczyliśmy to na język polski. Jestem aktorką żydowskiego teatru. Urodziłam się po wojnie. Echo Holokaustu towarzyszyło jednak mojemu dzieciństwu. Wracałam w środku nocy krzykiem ojca, który myśli jeszcze raz widział to wszystko, co musiał przeżyć w getcie warszawskim, w Auschwitz i w Mauthausen. Czułam, że muszę mówić za tych, którzy nie mogą mówić, opowiadać im przerwaną historię. Szukałam mojego wymordowanego narodu. 6 milionów Żydów, w tym 3,5 miliona Żydów Polski. Nie mogłam uwierzyć, że po Żydach polskich nic nie zostało. W większości muzeów oglądałam zdjęcia wielkich, starszych poetów, aktorów, zadyków, a my upomnieliśmy się o prostych ludzi, o których historia mi się nie upomniała. Pamiętam ten dzień, w którym pierwszy raz ogłosiłam ten projekt. Pokazałam w telewizji kilka zdjęć ocalałych z rodzinnego albumu mojej mamy. Wielu ludzi mi uwierzyło, że 50 lat po Holokauście ktoś się odezwie na nasz apel. Po 2 latach napłynęło 8 tysięcy zdjęć. Sprawiedliwymi są nie tylko ci, co ratują ludzkie życie. Na to miano zasługują też ci, co ratują pamięć. Zdjęcia, które dziś Państwo zobaczą, nie są zdjęciami z pierwszych stron gazet. Przechowywano je na strychach, wydobywano je z gruzów. Z albumów rodzinnych uratowano z makulatury. Cel Fundacji Szalon to ocalić od zapomnienia, mówić za tym, którzy nie mogą mówić, opowiadać o pani Kalinie, która przed ludzką do getta poszła do fotografa, aby zrobić sobie i swoim synom zdjęcie. Może ktoś ich powoli rozpozna. Opowiadać o 14-letniej dziewczynce, której zdjęcie swojej mama przyniosła przez 2 selekcje doktora Mengele na Auschwitz, raz przechowane w ustach, raz przyklejone plastrem do stopy. Nad naszym życiem żydowskim zawisł rozdarty Dallas. Cudem ocalałe zdjęcia pokazują, jak bardzo życie mojego narodu związane było z Polską. Każdy, kto ocalił choć jedno zdjęcie, ocalił pamięć. Po Holokauście moja rodzina jest bardzo mała. Ta wystawa jest albumem fotografii mojej wielomilionowej rodziny. Świata polskich Żydów. Dziękuję moim przyjaciołom, z którymi pracowałam przy tym projekcie, Tomaszowi Tomaszewskiemu, komisarzowi wystawy Lechowi Majewskiemu, twórcy albumu, który był twórcą albumu, Szymonowi Żumiejowi, który był dużą tego projektu, Krzysztofowi Turnatowiczowi, architektowi wystawy i moim współpracowniczkom.